Choć dart od lat kojarzony jest z rozrywką lokalową, to dziś zyskuje coraz większą popularność jako profesjonalny sport. Potwierdza to m.in. oglądalność ostatniego finału Mistrzostw Świata PDC, która wyniosła niemal 5 milionów widzów. Sympatyków darta znaleźć można również w Ostrowcu Świętokrzyskim. 13 stycznia zainaugurowali oni sezon turniejem w odmianie Steel. Steel charakteryzuje się, że mamy na ostre końcówki, zazwyczaj groty. Jest druga odmiana też soft, czyli elektroniczna, czyli na groty plastikowe. Z tą różnicą, że na softie, na elektronicznym, maszyna liczy punkty, a na Steel musimy sobie sami sobie liczyć. Członkowie Stowarzyszenia Ostrowiecki Dart spotkania rozrywkowe z nutką rywalizacji organizują co 2 tygodnie. W ostatnim turnieju wzięło udział 17 zawodników. Jedyny przyjezdny gracz, Piotr, zainteresował się tą dyscypliną sportu w 2021 roku, kiedy najlepszy polski darter Krzysztof Ratajski dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata PDC. Wkładam w to dużo wysiłku, dużo trenuję właśnie po to, żeby przyjeżdżać czasami na jakiś większy turniej, czasami na jakiś mniejszy, czasami właśnie Ostrowiec, Kielce, czasami Skarżysko, czasami Warszawa. Co 2 tygodnie Kraków, duży turniej mamy, Grand Prix Polski, także troszkę trzeba pojeździć, żeby coś tam pograć. Gra w darta ma wiele zalet. Poprawia koordynację ruchową, a konieczność kilkukrotnego korygowania pozycji w trakcie meczu sprzyja pracy nad cierpliwością. Dart pełni także rolę socjalizacyjną. Podczas gry można poznać nowe osoby lub ożywić stare, czasem zapomniane znajomości.